Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z wami znad wielkiego pudła. Dobra, może nie jest aż tak bardzo duże, jak mogłoby być, ale jest całkiem spore. Słuchajcie, dzisiaj pomyślałam, może inaczej, nie dzisiaj, no chociaż w sumie to dzisiaj o tym pomyślałam. Odebrałam dzisiaj pudełko od kuriera z zamówieniem. I to jest, słuchajcie, zamówienie ze sklepu Craftelier. Z Hiszpanii do mnie szło i zamówiłam sobie, słuchajcie, rzeczy ze Stamperii, których będę używać przez najbliższe miesiące. Jak zapewne pamiętacie, mam rozpiskę już bujowych, naklejkowych rzeczy, że tak powiem, aż do czerwca, a w zasadzie od wczoraj już do sierpnia nawet, tylko na lipiec i sierpień nie mam jeszcze produktów. W sensie nie mam jeszcze wszystkich dodatków, których będę sobie chciała korzystać, ale właśnie w tej paczce znajdują się dodatki, papiery, jakieś tam różne rzeczy ze Stamperii, które będę wykorzystywała od lutego, na luty chyba, chociaż chyba na luty też coś tutaj jest, od lutego do czerwca. Więc pomyślałam sobie dzisiaj, że skoro dzisiaj odebrałam paczkę, to zamiast oglądać ją sobie sama, to obejrzę ją sobie z wami. Może kogoś z was też to zainteresuje. Tak jak mówię, zamawiałam z Craftelier. Nie jest to w żaden sposób film sponsorowany. Sama za wszystko sobie zapłaciłam, więc myślę, że możemy przejść do sedna, czyli do pudełka. Pudełko jest, jak widzicie, może nie wypchane po brzegi, ale trochę tutaj tych rzeczy jest. Ja sobie to pudełko przestawię na bok i będziemy po prostu po kolei sobie oglądać. Ja postaram się wam też mówić... O cenach nie będę mówić, bo niektóre z tych rzeczy były przecenione, akurat jakieś promocje były. Znaczy większość z tych rzeczy była przeceniona, akurat jakieś promocje były. Więc nie będę wam mówić o cenach. Ceny sobie oczywiście znajdziecie na stronie Craftelier. No. I co? Będę wam mówić mniej więcej, która kolekcja na który miesiąc. Tylko sobie wyjmę rozpiskę. O, mam magiczną rozpiskę. Taką, wiecie, prowizoryczną. Więc sobie położę tutaj z boczku. No i dobra. I myślę, że tak to ogarniemy. Przesuwam karton. Mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzało. Nie, myślę, że będzie git. Mam fakturkę, oczywiście. Pierwsze, co mi się rzuciło, to taka koperta, jako taki dodatek. I słuchajcie, w środku jest taka kartka z wypisanym wesołych świąt w ogóle po polsku. To jest sklep, który ma siedzibę w Hiszpanii, ale mają stronę internetową po polsku. Już drugi raz od nich coś zamawiałam. Kiedyś zamawiałam jakiegoś Travelersa, w sensie ala Travelersa, taki notesik. No i tutaj w środku jest życzymy wesołych i kreatywnych świąt Craftelier. I to właśnie po polsku jest fajne. Bardzo to miłe. Taka karteczka. Ja zamawiałam jakoś tydzień temu mniej więcej. No tak mniej więcej koło tygodnia chyba szło. Albo i krócej, szczerze mówiąc. Teraz jest też jakaś promocja, w której dorzucają takie paczuszki. Czekaj, jeszcze chyba jedna powinna być. A może później znajdziemy. Takie paczuszki z jakimiś kartami. I jak się zbierze tych kart ileś tam, to można wygrać jakieś nagrody, ale... No ja mam tych kart... Czekajcie, muszę spróbować otworzyć. Ja mam tych kart chyba... Nie wiem, po ile ich to jest. Po 6 czy po 2? O, takie... Takie o karty i jak się ich ileś tam zbierze różnych rodzajów, to coś tam można wygrać, więc muszę się zainteresować, bo może 6 już mi wystarczy, żeby coś wygrać. Zobaczymy. A, widzę, że mi się powtarza to i powtarza to. Okej, okay. Nie wiem, czy to muszą być na przykład jakieś różne. Nie wiem o co chodzi. Pewnie sobie spojrzę, bo może się okaże, że coś wygram, więc warto sprawdzić jak najbardziej. To sobie odłożymy, bo to jest... No, powiedzmy gratis. Dostałam też lizaczka takiego standardowego. Bardzo miłe. I przechodzimy do zakupów. Na pierwszy ogień... ja nie będę tego wszystkiego rozpakowywać, bo to chyba nie bardzo ma sens. Na pierwszy ogień są takie dikaty. Nigdy nie miałam tych dikatów stamperiowych, żadnych. A one są z tych kolekcji, które będę właśnie wykorzystywać w najbliższych miesiącach. To jest z tej kolekcji Vagabond, Ser Vagabond in Japan. I to jest kolekcja, którą ja będę wykorzystywać w marcu. Do niej powstaną oczywiście też naklejki. I pomyślałam sobie, że te dikaty będą super do... nie tyle do bujo, bo one są, wiecie, grube. Bo to są takie grube turki. Ale pomyślałam sobie, że mi się świetnie sprawdzą do art journala, do kartek na przykład. Wiecie, jakieś takie rzeczy. No myślę, że głównie do art journala, bo tutaj są duże te
elementy. Ich jest tutaj dużo, 37, no właśnie. Więc to fajne. To fajne, to fajne. Mam też Amazonię, to są też te dikaty, dokładnie takie same jak te. Ich jest tutaj 47, czyli więcej, bo widzę, że są takie małe elementy, jakieś piórka, jakieś te. I tak samo jak tamto. Generalnie te dikaty będą wykorzystywane właśnie do przede wszystkim pewnie art journala, do jakichś tam prac różnych. No takie chciałam mieć elementy grubsze, bo fajnie, fajnie wyglądają po prostu. I Amazonia będzie u mnie w czerwcu, jeżeli mnie pamięć nie myli. To są Orchids and Cats. One będą u mnie w kwietniu. Tak. To jest taka kocia z koteczkami, różowa, więc bardzo przyjemna. I Alchemii, która będzie u mnie... Alchemii chyba. Która będzie u mnie w maju. I do niej będą jakieś takie tarotowo-magiczno-wróżkarskie, powiedzmy, naklejki. No, to są cztery paczki dikatów. Tak jak mówię, nigdy nie miałam, zawsze chciałam. Chętnie sobie sprawdzę. Dalej mam tutaj, widzę, że jakieś stemple, ale nie wiem, czy tylko jedne stemple, czy więcej stempli. Widzę jedne, to wezmę jedne. To są stemple z serii, z kolekcji Amazonia. Jak widzicie, przepiękne są. Jest ich tutaj kilka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No i ten tygrys jest, znaczy to jest Lampard Gepard, Gepard chyba. Mnie przede wszystkim te liście zaciekawiły, bo w tym moim czerwcu, czyli właśnie miesiącu, w którym będę Amazonię wykorzystywać, będę pewnie miała naklejki tropikalne. No generalnie taki klimat tropikalny chciałabym ogarnąć w naklejkach, bo takich jeszcze nie mam. I będzie świetnie pasowało właśnie do Amazonii. No i powiem wam, że przepiękne są te stemple. Zresztą w ogóle stamperiowe stemple są bardzo dobrej jakości i bardzo ładne po prostu. Dobra, idziemy dalej. Dalej mamy szablony. Szablonów, z tego co pamiętam, brałam kilka. Więc sobie je tutaj powyciągam. Sobie je powyciągam. Wiecie, że ja, jeżeli chodzi o szablony, to po prostu jestem z lekka uzależniona od szablonów. Więc szablonów nigdy za dużo. Chyba wszystkie wynalazłam. Mi się wydaje, że wszystkie wynalazłam. No i tak. Mam tutaj taki szablon. One chyba nie mają serii. W sensie one nie mają przypisanych serii. Ten szablon jest z takimi japońskimi klimatami. No pewnie przy okazji tego ser Vagabond in Japan się pojawiło. Ja będę miała w marcu właśnie ten japońsko-sakurowy klimat. I pomyślałam właśnie, że taki szablon będzie perfekto, że tak powiem. Zwłaszcza tutaj są te gałęzie, lampiony, więc mega fajnie. Chociaż te lampiony to bardziej chińskie chyba, nie? Tutaj są też właśnie... literki, znaczki. Ja niestety się nie wiem, nie chcę nikogo urazić, więc nazwijmy to literkami. Ale nie mam nic złego na myśli, żeby nie było. No i tutaj są kwiaty wiśni, jeżeli dobrze rozumiem. Piękny jest ten szablon, piękny jest ten szablon. To na pewno będzie super na tło do wszelkich japońsko takich klimatycznych, no i też wszelko azjatyckich, że tak powiem. No bo jakby dla mnie nie do odróżnienia są różnego rodzaju znaki. Więc myślę, że będę je wykorzystywać nie tylko do takich japońskich, ale też jeżeli będę w ogóle w klimacie azjatyckim cokolwiek robić. No i ten szablon z tym kwiatem, z tą gałęzią jest po prostu obłędny. Tutaj jest szablon, który oczywiście będę wykorzystywać przy okazji korzystania z alchemii, czyli w maju. No bo widzicie, tutaj są właśnie te takie dziwne oczy, są jakieś tam tarotowe rzeczy, więc wygląda to bardzo dobrze. Są te dziwne słoneczka i dziwne księżyce, więc myślę, że na pewno będę wykorzystywać bardzo intensywnie. No i myślę, że może już nawet wcześniej zacznę, nie będę tego trzymać, nie wiadomo ile, żeby, wiecie, leżało i czekało. Ten szablon jest po prostu obłędny. A jest to błędne, ponieważ jak widzicie, są tutaj literki. I takiego szablonu, który jest tak duży i ma tyle literek, nigdy jeszcze nie miałam. W sensie nie mam w swojej kolekcji, może w ten sposób. A to jest idealny szablon na tło. Więc jak go zobaczyłam, to stwierdziłam, dobra, bierę. Więc wzięłam go sobie, będę go miała, będę na pewno intensywnie korzystała, bo no, to jest coś, co na pewno się przyda, wiecie, na tło, na złote literki, na srebrne literki. No po prostu w głowie od razu się pojawia milion pomysłów. Tu jest ciąg dalszy do mojego alchemii.
Ja nawet nie jestem pewna, czy one są z tej serii alchemicznej, czy z tej serii takiej kosmicznej, bo Stamperia ma też taką kolekcję kosmiczną, więc trudno mi powiedzieć, z której to jest. Czy tutaj są jakieś nazwy? Tu jest jakiś numerek tylko. One nazw chyba nie mają jako takich. A numerek to pewnie jest bardziej sklepu niż tego. Ale no, możecie sobie szukać po prostu po kolekcjach, myślę, że bez problemu. Oczywiście nie wszystkie szablony, nie wszystkie te rzeczy są wszędzie dostępne. Ja zamawiałam właśnie z Craftelier, bo tam było po prostu tego najwięcej. A jeżeli bym chciała zamawiać w polskich sklepach, to po prostu musiałabym zamówić, wiecie, z czterech różnych sklepów, żeby sobie wszystko złapać, zapłacić cztery razy za przesyłkę i tak naprawdę Craftelier wyszło mi no, taniej. Tak po prostu. No, ten szablon jest cudowny. Tutaj są, jak widzicie, takie dwie taśmy. Tu jest narożnik. Tu jest w ogóle taka fajna tabelka. No i ten środek z gwiazdkami. No, na gwiazdkach to akurat najmniej mi zależy, bo mam cały szablon z gwiazdkami, więc on dla mnie jest wystarczający. No ale ten środek do wszelkich jakichś takich kosmicznych, tarotowych prac, no po prostu, wiecie, bajka. Czekajcie. Tutaj mamy jeszcze jeden taki alchemiczny. On jest, jak widzicie, z takimi jakimiś równaniami matematycznymi, bardziej chemicznymi, takimi a la alchemik. No to też jest coś świetnego na tło. Ja na takie rzeczy patrzę właśnie pod kątem tła. I oczywiście można przez to przepuszczać pastę, ale na przykład tuszem czarnym, ciemnym, vintage'owym, wiecie, zrobić sobie po prostu tło i będzie no magic. Magic będzie. One są dosyć grube i sztywne, więc właśnie do past się świetnie nadają, jeżeli byłybyście ciekawe. I tutaj mam jeszcze Amazonię, dwie nawet Amazonie. Jedna jest taka, nad którą się mocno zastanawiałam, czy oby na pewno mi się przyda. Ale potem sobie pomyślałam, skoro chcę mieć ten czerwiec taki właśnie tropikalny, a czerwiec, lipiec, no lipiec będę miała podmorski, bo będę miała prawdopodobnie tą nową kolekcję Ciao Belli Underwater Love, tak się chyba nazywa, ale głowy nie dam, ale w sierpniu będę znowu miała Savannę ze Stamperii prawdopodobnie, tylko no muszę jeszcze wszystko dokupić. No to w takim razie te szablony na pewno bardzo się przydadzą, bo no to jest dosyć uniwersalny wzór, czy na kartki, czy do art journala. No ja, jak wiecie, po prostu uwielbiam szablony. Akurat no, szablony to jest moja duża słabość. No i ostatni szablon niestety już, to tukan. Tukan jest obłędny. Tutaj są, jak widzicie, siedzi na gałęzi, ma tutaj takie liście tropikalne. Tutaj są takie napisy, pewnie jakieś w języku, którego nie znam, jakimś hiszpańskim pewnie, albo brazylijskim, albo jakimś takim jeszcze innym. No nie znam się, jakby nie będę tu zgadywać, bo nie ma sensu. Szablon jest piękny, no jest tutaj dużo elementów, które można sobie pojedynczo wykorzystać. Można wykorzystać tego tukana jako, wiecie, taki focal point, albo na przykład wykorzystać sobie te napisy na tło. Do wyboru, do koloru, można szaleć. No ja tak jak mówię, szablony uwielbiam, więc mam ich coraz więcej i więcej. I więcej. No dobra, dalej mamy, słuchajcie, te takie kolektablesy, jak to się tutaj ładnie nazywa. Chyba wszystkie, tak. Te kolektablesy, że tak powiem, wziąłam sobie z czterech serii, tak. Winter Tales to jest ta seria, którą będę miała, to wam mogę pokazać w zasadzie. Winter Tales to jest ta seria, którą ja będę miała w lutym w swoim bujo i pomyślałam sobie, że moje prace w art journalu fajnie by było, jakby właśnie pasowały tematycznie. Czekajcie, zabiorę te na razie, żeby wam tutaj nie przeszkadzały. To jest taka, widzicie, książeczka, która mi się tu rozkleiła z tego, co widzę. No trudno. To jest taka książeczka niewymiarowa, 15x30,5, czyli połowa takiego, wiecie, 30x30. No i ona jest z elementami do wycinania. W ogóle ta Winter Tales kolekcja jest zrobiona przez Dorotę Kotowicz i jest po prostu przeobłędna. O, i są tutaj, jak widzicie, takie właśnie duże, duże elementy do wycinania i one będą świetne do robienia art journalowych prac, bo wiecie, wycinacie sobie taki jeden, albo taką tutaj panienkę, albo tutaj tą wróżkę i macie główny, po prostu, wiecie, element pracy. Nic więcej nie potrzeba. A, i one są w ogóle dwustronne, jak widzicie. Więc jak wycinacie, to macie ten sam obrazek z przodu i z tyłu. Więc fajne, bo nie tracicie nic, jeżeli wycinacie. Ja bardzo nie lubię musieć decydować, którą pracę wolę. Tutaj są poinsencje.
Poinsencje, tak? Dobrze mówię? Zawsze się zastanawiam, jak to się wymawia. Białe. Więc też nie takie stricte świąteczne. Myślę, że na całą zimę spokojnie można wykorzystywać. Te kółeczka tak samo robią robotę w art journalach, zwłaszcza na przykład w takim mniejszym formacie. No, po prostu cud, miód i orzeszki. Napisy. Czego chcieć więcej? Ta strona jest obłędna. W sensie ja, jak widziałam w internetach, że tak powiem, na YouTubku, dziewczyny, które robiły pracę właśnie z tymi, to są rosyjskie chyba cerkwie, jeżeli dobrze rozumiem, znaczy niekoniecznie chyba rosyjskie, no ale cerkwie generalnie. Nie, to nie są cerkwie, czy są? Boże, moja ignorancja teraz wychodzi. Przepraszam wszystkich, jeżeli... Bardzo przepraszam za moją ignorancję. W każdym razie piękne budynki, może w ten sposób. I one po prostu, wiecie, w zimowym klimacie, no to wow. Wow, wow, iła. Jak zobaczyłam właśnie na YouTubku pracę z tymi właśnie budynkami, to mówię, nie, muszę, bo się uduszę. Zresztą tak samo ten renifer, bo to jest chyba renifer. On też mnie urzekł od pierwszego wejrzenia. Tutaj mamy takie bardziej już świąteczne klimaty, no bo jednak ta czerwień i biel to tak już mi się mocno świątecznie kojarzy. Są też drzwi, okna, lampiony. Wszystko widzicie, mam nadzieję. No, chyba tak, dobra. Czerwone poinsencje, czyli bardziej klimat już świąteczny. No i tutaj są takie zimowe elementy, które, wiecie, idealnie też się nadadzą do prac. I tutaj na koniec mamy jeszcze paski, tak? Bo to ostatnia strona. Paski, którymi można, wiecie, uzupełnić sobie całą pracę. Przepiękne, przepiękne. No ja w lutym będę na pewno z tego bardzo korzystać. No i na pewno całego nie zużyję, no bo to się nie da tak od razu całego zużyć. Więc pewnie będę wykorzystywać też w przyszłym roku. To jest pierwsza ta kolekta blesa, że tak powiem. Tą sobie wzięłam mimo tego, że nie mam w planach w tym roku... W tym roku tej kolekcji, że tak powiem, eksplorować pod kątem bujo, ale pomyślałam, że jest na tyle słodka i urocza, też Doroty Kotowicz, jest na tyle słodka i urocza, wiecie, taka różowa, taka balerinowa, że no, myślę, że nada mi się i tak do czego? Do art journala przede wszystkim, no i pewnie do kartek gdzieś tam. No jest po prostu przepiękna, więc stwierdziłam, że jak już zamawiam, to zamówię, bo boję się, że później nie będzie. Tutaj na okładce są takie kwadraciki piękne, vintage'owe. I ona jest właśnie taka mocno w stylu vintage. Tutaj są baletnice. Bardzo piękne baletnice. Każda jedna będzie świetnym głównym elementem pracy. Suknie baletnic. Jakby ktoś na przykład chciał sobie dorysować coś. Róże. No ja wiecie, za różami to nie bardzo, ale tak bardzo nie bardzo, że początek cały notesu mam w różach. Więc... Taka to ja jestem bardzo, nie bardzo. Balerinki. Piękne balerinki. Różne, różnorodne. Wieńce. No po prostu, wiecie, do wyboru, do koloru. Jeszcze wszystko jest różowe. Wiecie, że ja kocham róż. Więc drzwi. Tym razem właśnie. A ciekawe, czy to są te same drzwi w ogóle. Czekajcie. Bo jestem bardzo ciekawa, czy to są te same drzwi. Nie, to są, słuchajcie, różne drzwi. Ua, no to ładnie. Byłam pewna, że to będą te same drzwi. Ale nie, poszli na łatwiznę. Super, mega fajne, piękne są te drzwi. Drzwi to w ogóle jest, wiecie, bajka w kwestii robienia art journalowych prac. One są świetnym głównym elementem. Te instrumenty, różne, różnorodne. Tutaj w ogóle jakie fajne klawisze. Okna, też fajne. No to idealnie wiosenne tak naprawdę. Tutaj mamy jakieś nuty i zapiski różnego rodzaju. O, bilety wstępu i w ogóle, super. To się bardzo przyda. W ogóle z tyłu na tych biletach, na tych zapiskach są nuty. Więc jakby komuś nie odpowiadało tamto, to są nuty. Tutaj jest taka decha. A tutaj mamy jakieś takie vintage tło. I z tyłu jest już, wiadomo o co chodzi. To jest ten kolekta blesy, że tak powiem, z tej kolekcji Passion. Dobra, idziemy dalej. Tu mamy tą japońską. Ta japońska będzie u mnie grana w marcu. Ale myślę, że w art journalu będzie grana non-stop, bo jakoś ostatnio mam straszną fazę na te wzory. To tak, tutaj na okładce mamy takie, no jakieś różne takie, wiecie, kolaż, że tak powiem.
Tu jest ten pan, który jest bardzo duży. I ja mam na przykład A4 jeden szkicownik, w sensie art journal, więc myślę, że tam sobie coś takiego zrobię, że po prostu pana całego wytnę i będzie z takim całym panem praca. O, i on w ogóle z drugiej strony jest tyłem. O, wow. Zobaczcie, tutaj jest tyłem. Tu jest przodem, tu jest tyłem. Ale jajka. Nieźle. Nieźle, nieźle. Tu mamy pana trochę mniejszego. Więc już do mniejszego art journala się nada. Te budynki są po prostu przeobłędne. I tutaj są takie, widzicie, dodatki, dodateczki różnego rodzaju, które też się świetnie nadadzą. Tutaj są takie brzegowe taśmy, powiedzmy, które też można świetnie wykorzystywać. W tej pani się zakochałam. Po prostu jak zobaczyłam ją właśnie gdzieś też na YouTubie, to po prostu mówię, no muszę ją mieć, bo się uduszę. I też pewnie zawędruję do tego dużego art journala, no bo jest duża. I te dwie rozłożyłem nie na łopatki. Myślę, że jeżeli nie trafię do art journala tego mojego rocznego, no nie, myślę, że nawet na pewno trafię. Mówię, tak sobie pomyślałam, że może wrzucę je do mojego bujo, ale możliwe, że one trafią do bujo, a te dikaty, bo tam w dikatach na pewno też jest. Ona na pewno też jest, bo ona jest zbyt ładna, żeby jej nie było. No, jest. Jest jedna i jest druga. Dobra, obie są w dikatach, więc pewnie te dikatowe trafią do art journala, a te może trafią do bujo, bo są po prostu przeobłędne. Przeobłędne, chyba że będą w tych paperpadach. No, tutaj są ich takie, wiecie, mniejsze wersje tej takiej dużej, w różnych wdziankach, więc też fajowo. Tutaj są panowie w mniejszej wersji, w różnych wdziankach. Rybki. Tutaj widzicie koi, jest ten statek taki, ich ciekawy. Tutaj są takie steampunkowe elementy. Tutaj są te kółeczka takie fajne, aczkolwiek ja nigdy nie wiem, co mam z tymi kółeczkami robić. Zawsze mam z nimi problem. Też nie mam takiego dziurkacza, żeby sobie, wiecie, po prostu przystawić i wydziurkować, że tak powiem, a wycinanie takich kółek zawsze jest problematyczne. Wiem, że na przykład można kupić takie kółeczka i na to się nakleja jakieś takie szkiełko i z tego wychodzi taki medalion i to w ogóle jest bardzo ładne, ale jakoś tak nigdy tego nie ogarnęłam do końca. Ale może to jest powód, żeby popatrzeć. Ale z drugiej strony jest taka ładna mapa. To nie, to pewnie u mnie pójdzie ta mapa. Znaczy dwie mapy nawet. Bardzo ładne, bardzo ładne. Tutaj mamy napisy standardowo dla stamperii. Tutaj są jakieś takie właśnie elementy do wycinania. O, tutaj można sobie poubierać kogoś. mapa i finito. Tak, te elementy do wycinania są mega fajne. Bardzo mi się podobają. Już chodziłam za nimi po prostu dłuższy czas, ale nie mogłam się przemóc, żeby je sobie zamówić. No i w końcu mam. Jestem zadowolona. Bardzo nawet. Bardzo nawet bardzo. Dobra. I ostatnia z tych elementów właśnie do wycinania, z tych kolektablesów. Amazonia. Tym razem Christina Radovan. Wydaje mi się, że Christina też robiła tą sawanę, która teraz wychodzi. Tak mi się coś kojarzy, ale mogę się mylić. Tutaj mamy paseczki, takie a la washi, bardzo ładne. Tu mamy kwiaty, takie a la lilie wodne, powiedzmy, tylko pewnie amazońskie. Tutaj są w ogóle napisy Victoria Regia, The Great Water Lily. No, czyli lilia, wielka lilia wodna, piękna. Piękne, 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 piękne. Orchidea, piękne. Znaczy to jest orchidea. To są jakieś inne. Ja się na kwiatach w ogóle nie znam, więc nawet nie będę udawać, że się znam. To mi się kojarzy z orchideą. A to coś kojarzę. Miałam chyba kiedyś coś takiego. Znaczy pewnie nie ja, ale pewnie gdzieś widziałam. Liście tropikalne, też mega fajne. Takie liście zawsze na propsie. Więcej liści, wiecie, zielone. Super. Robactwo, jest nawet pająk. Tu mamy jakieś te gady. O, nawet jakieś węże się trafiły. No, no. Motyle. No, motyle to wiadomo. Zawsze wszystkie kochamy motyle, prawda? Nie ma co. No i ptoki. I jest leniwiec. I papugi. No i ara. Ja kocham arę. Pewnie w tych dikatach jest ara. Tak myślę. Jest ara. Widzę łepetynkę. Dobrze. No dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Jak jest ara, to już jest dobrze. Ja uwielbiam arę. Mamy napisy. Mamy napisy, to taki standardowy element stamperiowych wszelakich kolekcji.
Tutaj mamy jakieś takie amazońskie wzory, nazwijmy to. O, więcej napisów. A, fajne. I one nie wszystkie są po angielsku, z tego co widzę. Tutaj są chyba po hiszpańsku. No tak mi się wydaje, że to może być hiszpański, ale mogę się mylić. I na koniec mamy taką panterkę. I okładka. Super. Mega fajne. Lecimy dalej zatem. To może papiery ryżowe, bo ich nie jest jakoś spektakularnie dużo. A chętnie wam pokażę. Papiery ryżowe zawsze na propsie, to wiadomo. Mam nadzieję, że widzicie. Boję się, żeby się nie odbijało, ale wydaje mi się, że widzicie. Dobra, tutaj mamy z kolekcji amazońskiej. Orchidee, jakieś takie, wiecie, no różne tam rzeczy się dzieją. Na tym można sobie każdy kawałek powydzierać i wykorzystać jak się chce. Dobra, to odkręcamy. To też jest Amazonia z arą oczywiście, jakżeż by to mogło być inaczej. I to też raczej do A4, bo ta ara jest długa, ma długi ogonek. Więc na pewno trafi do tego A4. Ale wiecie, można wyciąć arę, wydrzeć sobie tam arę, a całą resztę wykorzystać do różnych innych rzeczy, bo tutaj dzieje się wystarczająco dużo, żeby to wykorzystać na kilka razy. To jest alchemii. Nie wiem, będę mówiła alchemii. Jeżeli się mówi alchemii, to przepraszam. Są tutaj te dziwne sowy. No i bardzo dużo rzeczy na tło. Tutaj można sobie kombinować. Sowy na pewno pójdą jako taki główny element. No ale jest tego tutaj dużo wszystkiego. Te kółka, bo ja bardzo lubię te kółka na papierach właśnie ryżowych, bo one świetnie później wyglądają właśnie na pracach w art journalu. Wiecie, wyrywa się takie jedno kółko i tak naprawdę ten focal point już jest zrobiony. Więc mega fajnie. Tutaj są jeszcze z sowami, z tego co widzę. Tutaj mamy z tej japońskiej kolekcji tą pannę. Piękny z tymi tutaj właśnie na tło do robienia. Tutaj jest ten pasek też, no, można wykorzystać każdy, wiecie, centymetr kwadratowy tego papieru. Tu dla równowagi wzięłam z tym panem samurajem. Mam nadzieję, że dobrze mówię, że samurajem. Tu jest mapa, tutaj mamy tą, ja nie wiem, czy się pagoda nie nazywa, ale mogę się mylić. Tak mi się kojarzy, a to mi się w ogóle bardziej grecko kojarzy niż japońsko. Cóż. O, tu mamy górę Fuji, chyba, tak? Dobrze mówię? Lampiony. I dużo, dużo rzeczy na tło. Tutaj są właśnie jakieś rybki koi. Znaczy jedna, pewnie tutaj druga gdzieś pływa, tak podejrzewam. Tutaj większa rybka i ona jest taka trochę steampunkowa właśnie, z takimi bajerami, ale to są właśnie rzeczy głównie takie na tło. No poszalałam, powiem wam, stamperiowo. Zdaję sobie z tego sprawę. Dobra, to teraz weźmiemy duże arkusze, bo ja nie wiem, czy to jest jeden, czy dwa. Wydaje mi się, że no chyba dwa tylko. Nie brałam jakoś dużo tych dużych arkuszy, bo ja też jakoś ich bardzo mocno nie wykorzystuję. Wzięłam ten z tukanem, chociaż nie jestem pewna, czy to jest tukan. Tak mi się wydaje, że to tukan. No wzięłam taki w każdym razie z wielkim ptaszorem, bo bardzo mi się ten ptaszor spodobał. No i generalnie cały papier jest bardzo sympatyczny. Zresztą z drugiej strony na tło też wygląda no obłędnie, nie ma co tu dużo mówić. Te kolory są po prostu niesamowite. I to jest SBB765, z tego co widzę. To mamy jeden i tutaj mamy drugi. Drugi z jednej strony też na tło. Też bardzo ładne, SBB766. I po drugiej stronie jest ten orchideowy, to też jest z tej kolekcji Amazonia. Są motylki, no piękny, piękny papier. Wzięłam duże, żeby mieć właśnie do prac. I ostatnia rzecz, która jest w kartonie moim magicznym, to te paper pady w rozmiarze 20x20, których ja bardzo lubię używać właśnie do tworzenia bujo. Włóżmy je może po kolei. Pierwsze będzie japońskie, bo to będzie marzec. Później będzie Orchids and Cats, bo to będzie kwiecień. Później będzie Alchemia, maj moja urodzinowa, i Amazonia, czerwiec. I tak w takiej kolejności będziemy je sobie oglądać. Też ich nie oglądałam jeszcze, jak widzicie, wszystko jest zamknięte. Dla mnie to też jest... O! Dla mnie to też jest nowość. Bo wiecie, na obrazkach, w internecie to jakoś tam wygląda, ale jak się obejrzy na żywo, to zupełnie inaczej. Czy wy widzicie? Widzicie, dobrze. No, więc mamy tutaj ten japoński Sir Vagabond in Japan. I tego będziemy sobie pierwszego go oglądać. To jest 10 kartek dwustronnie zadrukowanych. Czy wszystko widać? Wszystko widać cudownie. Znowu mamy tego miłego pana.
Napisy oczywiście, no tutaj woda. Wiecie, że ja mam tak, że ja w ogóle dlatego lubię papiery z Tamperii, bo one z jednego takiego kawałka mogę zrobić całą tygodniówkę, bo tu się tyle dzieje. Każdy element gdzieś tam się wczepia i można zagospodarować naprawdę sporą przestrzeń, a jednocześnie te duże 30x30 byłyby już za duże, a te małe 15x15 z drugiej strony za małe. Więc taki jeden arkusz robi mi już całą tygodniówkę, już wiecie, więcej nie potrzeba. Zwłaszcza, że po drugiej stronie też są piękne. No ale nie ma co ukrywać. Ja zawsze wykorzystuję, znaczy zwykle wykorzystuję w większości tę stronę, a druga strona jest raczej, jak mi tam jakieś skrawki zostaną, to do tła. No ten statek jest obłędny. Tutaj jest w ogóle ta woda, która będzie po prostu no, robiła połowę roboty, zresztą statek tak samo. Tutaj ten smog. No i wiecie, tutaj są na przykład te paski, które też można wykorzystać. No wszystko, każdy jeden element można bez problemu wykorzystać. No tło jest w ogóle obłędne. Tutaj jest ta pani miła, więc z panią miłą i z, tutaj widzicie, z kwiatami kwitnącymi też na pewno będzie wykorzystywana. No i tło też piękne. Tutaj mamy tą świątynię i mapę i paseczki też piękne. Tu mamy te kwadraty. Kwadraty fajnie do kartek można wykorzystać na przykład. Chociaż takie japońskie kartki to ciekawy pomysł. O, i one są z drugiej strony też ładne. Tu mamy tego smoka steampunkowego z takimi jakimiś zębatkami. Rybkę steampunkową, tutaj Fuji. Też fajnie. Ua, ale czerwień. No to wygląda ciekawie. To wygląda bardzo ciekawie, tak. To bym chyba przerobiła na jakąś stronę w art journalu, bo to aż się prosi o to, żeby to, wiecie, obudować jakoś mocno dramatycznie. O, ale z drugiej strony papier jest piękny. Oj, to będzie problem. Co tu wybrać? No i tutaj mamy stronę z dodatkami, zawsze właśnie w tych paperpadach, dwudziestkach, nie wiem jak w innych rozmiarach, bo szczerze mówiąc chyba nawet nigdy nie miałam dużego paperpada z Tamperii, ani tego najmniejszego, zawsze te średnie brałam. Więc w tych średnich zawsze jest właśnie taki arkusz z dodatkami. Zresztą z drugiej strony też bardzo ładne. Tu mamy jakieś mapy. I właśnie jeszcze taki na okładce z takimi już typowymi, bez tła, dodatkami. Też piękne. Więc wiecie, tych dziewczynek, tych panów to w różnych rozmiarach i wersjach mam teraz do wyboru, do koloru. Dobra, to odkładam. To był marzec, kwiecień, orchids and cats. Udało mi się dostać do środka. Piękna jest ta kolekcja, chociaż bardzo stara i tak naprawdę w niewielu miejscach jeszcze można ją tak, wiecie, w 100% dostać i znaleźć, tak żeby było dużo elementów tej kolekcji. Bo te stamperiowe kolekcje, no oni już ich tam chyba nie wznawiają za bardzo, więc jak się coś skończy, no to się skończy. I już nie ma. Więc wzięłam, bo to jest jakaś taka jedna chyba ze starszych kolekcji, z jakiegoś tam 19 albo 18 roku. Czy tu są daty? Nie ma daty. To by było zbyt proste, jakby była data. No ale są koty, jest różowo, więc stwierdziłam, że to idealne na kwietniowy początek wiosny, a tak, żeby nie było, że oczywiście Wielkanoc, nie? Bo już Wielkanoce miałam wielokrotnie w swoim bujo, to pomyślałam, że zrobię właśnie takie orchideowo, kocioróżowe i myślę, że będzie ładnie. No zobaczcie, jaki słodziak. No i roślinka jest. Swoją drogą, czyja to jest kolekcja? A, nie ma autora. Cóż za smuteczek. Tak, bezautorowo. Smuteczek. No, w każdym razie są napisy. No z tego też cała tygodniówka od razu powstaje. No, jakie piękne. Tutaj jaka kompozycja i tutaj paseczki. No cud miód. Cud miód i orzeszki. Tu mamy takie już gotowe karty. Gotowe karty. O, ten domek, ta kamienica piękna. Tutaj z koteczkiem. Tu jakiś stoczek. Piękne. No i kolory takie, wiecie, pastelowe, różowe. Że aż tak czuć wiosnę, nie? O, tutaj kotek. Dupka kota. A ten wygląda jak kotek moich rodziców, który niestety już nie żyje. No, ale jakiś śliczny. Ten troszeczkę jak Spooko Creepy, bo on jest taki szary jak Spooky, ale taki wygląda bardziej jak Crispon. Nawet ten tył ma taki Crispon. Urocze. Zobaczcie, jakie to są łapeczki. O,
Jakie to słodkie. W ogóle ta strona jest piękna. Jeżeli nie będę wykorzystywać tych, ale no, te kółka też są ładne. Ale ten papier, ta strona wygląda obłędnie. Tutaj z tym oknem też pięknie. Paseczki. Kolibry. O, ciekawe. Tutaj mamy nawet jakiegoś motylka koło tych, koło kwiatków. Och, jaki piękny zegar. I do niego dociąć takie wskazówki. No, pięknie. I kotek z tyłu jest. Tu mamy doniczki, jakieś takie na parapecie, też fajne. No i dodatki na białym tle. Kwiatki, kotki, zegarek, kamieniczka jeszcze raz. Mega. Piękne. Piękne, piękne, piękne. Bierzemy się za alchemię. Alchemię. Alchemia jest na maj. Maj to mój miesiąc urodzinowy, więc pomyślałam, że już tak długo chodzi za mną taki motyw. A jak zobaczyłam tą kolekcję, bo to jest kolekcja, która pod koniec zeszłego roku chyba wyszła, w sensie w tych ostatnich zapowiedziach była. Jak ją zobaczyłam, to po prostu mówię, nie, no muszę ją mieć w bujo, bo jest taka piękna. A też nie mam w sklepiku naklejek takich właśnie tarotowo magicznych, więc pomyślałam, idealnie na maj. Więc będzie super. No zobaczcie, te karty. No, coś wspaniałego. Coś wspaniałego. Tutaj te, zresztą te numerki tak samo są super. No, piękne to jest. Czy tu jest autor? Też nie ma autora. Ja nie wiem, o co chodzi. O, i ten zegar słoneczny. Bo to jest chyba zegar słoneczny. Tak mi się przynajmniej wydaje. Cudowne, cudowne. Te papiery to bardziej na tło akurat. Ale piękne też. Ale przecież można zawsze wymieszać, nie? Na tło troszeczkę wziąć tamtego. Tutaj można sobie z tych kart trochę pobrać. Fajne. No, tutaj tak ciemno, mrocznie. Superanckie. Ten księżyc jest super. No i widzicie, tutaj na przykład cała taśma. Tu napisy, to też na tło. Albo w rogi, gdzieś tam, wiecie, w kąty. O, tu fajne też. To kasowa, zobaczcie, jaka piękna. W ogóle też chodzi za mną taki zestaw z Alicji w Krainie Czarów, bo Stamperia też ma chyba taką kolekcję alicjową. I też za mną chodzi. Jeżeli nie wypuszczą nic fajnego teraz, bo jeszcze chyba jedną kolekcję będą pokazywać. No i jeżeli w lato żadna mnie nie urzeknie, bo pewnie latem też będą pokazywać nowe kolekcje, no to pewnie sobie zrobię wrzesień albo październik może alicjowy, bo też no, chodzi za mną od dłuższego czasu. Ale to tak wiecie, wstępnie na razie, bo to jeszcze daleka droga do tego. Tutaj mamy, o, tutaj mamy takie do wycinania elementy, też fajne, bardzo ładne. Więcej cyferek. One chyba są te identyczne jak tutaj na początku, nie? Tak, identyczne. To fajnie, bo tych cyferek to się zawsze przydaje. Zobaczcie, jaki to jest kot w koronie z berłem. Jacie. Tu jaka fajna dłoń. Tu ślimak jest w ogóle, ale piękne są te elementy tutaj. No i ta sowa jest. Ta sowa jest po prostu obłędna, ale ona mi się tak alicjowo z jakiegoś powodu kojarzy. No i tutaj mamy takie zwykłe elementy do wycinania. Też jest sowa. Bardzo się cieszę. Będę na pewno z sowy korzystać. Więc ten alchemiczny po prostu będzie no, cudny. Już się nie mogę doczekać maja. Zresztą tak naprawdę powiem wam szczerze, że każdego miesiąca z papierami i dodatkami Stamperii nie mogę się doczekać. Tak jak czarny kotek. Tak jak czarny kotek zawsze mi się kojarzy z Ciao Bella. Tak, no ja jestem po prostu psychofanką Stamperii. Kocham Stamperii. Nawet nie myślałam, że to aż tak, a po prostu z każdym kolejnym miesiącem, wiecie, wkiełbaszania się tutaj w świat scrapbookingu, mix mediów i tak dalej, no to po prostu Stamperia, no, no wymiata, nie? Jakby ja mogłabym wejść do sklepu Stamperii, nie wiem czy we Włoszech, bo to jest chyba włoska marka, czy we Włoszech mają swoje takie jakby sklepy firmowe, ale jakbym tam weszła, to bym wzięła wszystko. Wyczyściłabym, wiecie, karty kredytowe, konta, wszystko, kredyty bym pobrała, ale po prostu wzięłabym wszystko. Dlatego może i dobrze, że nie mieszkam we Włoszech i że na razie się do Włoch nie wybieramy. Ale Boże, jak ja bym pojechała i bym weszła, to tylko szanowny mógłby mnie na siłą, wiecie, na sznurku wyciągnąć.
No, totalnie. Znaczy bardzo, bardzo chciałabym odwiedzić kiedyś sklep Stampery, jeżeli w ogóle mają takie swoje sklepy, wiecie, całe. Bardzo bym chciała. Bardzo. No, ale byłoby to niebezpieczne. Dobra, pomijając. To już jest ostatni element tego holu. To jest paper pad ostatni, też oczywiście 20, Amazonia. I Amazonia będzie na czerwiec, jeżeli oczywiście nic się nie zmieni. Mamy tutaj napisy, bardzo ładne. No po prostu ten Lampard, Gepard, Pantera, co to tam jest, pewnie Pantera. No po prostu jest obłędna, jeszcze z tymi liśćmi tutaj dookoła. I tutaj ten wzór, i tutaj ta kora, no po prostu wiecie, każdy element do wykorzystania. Tutaj tak samo, ta pani bardzo ładna z tym bananowcem. Tutaj mamy pojedyncze elementy. A dobrze, że już kończę, bo będę kończyć. Tutaj mamy te lilie wodne, też niesamowite. Tego ptoka, który chyba jest tukanem, ale głowy nie dam, czy jest tukanem. No i ta taśma tutaj i te liście. Przerwa. No dobrze, wróciłam po przerwie. Szczerze mówiąc, nie mam fioletowego pojęcia, na czym skończyłam. Tak, pamiętam, że przeglądałam ostatni arkusz Amazonie i zastanawiałam się po raz kolejny, czy jest to tukan, czy nie tukan. Jeżeli wiecie, czy to jest tukan, czy nie tukan, to dajcie znać, bo wydaje mi się, że to jest tukan. Ale kurczaki, głowy nie dam. No, więc lecimy dalej. Tu mamy te takie kwadraciki, które świetnie się, wiecie, sprawdzą w kartkach, wydaje mi się, że najbardziej. Ja w ogóle bardzo lubię tego leniwca z tego zestawu. Mega fajny jest. No i jest ten tukan, nie tukan. No fajne są te. Ja w ogóle zastanawiam się, jakie jest ogólne przeznaczenie takich kart, bo one się pojawiają bardzo często w różnych zestawach, mniejsze, większe, w różnych kształtach i zastanawiam się właśnie, czym one są, czy one są właśnie do takich junk journali, tych takich, wiecie, scrapowych journali, scrap journal to się nazywa, tak? Scrapbook, tak, po prostu, w sensie, że tutaj z tyłu się coś tam pisze od siebie. Ciekawa jestem, bo wy na pewno wiecie. No, następna to jest ta kartka, którą mam w wersji maxi. Zresztą tą z tym ptoszorem też mam w wersji maxi, to widziałyście. O tą, 30x30, tak? Dobrze mówię? Już muszę sprawdzić, tak. I tą właśnie też mam w wersji dłużej, więc fajnie, że mam też małe. No one na pewno pójdą też na tygodniówki. Ta mapa jest w ogóle obłędna. Ta mapa to w ogóle się zastanawiam, czy jej jakoś nie wykorzystać w jakimś, wiecie, w jakiejś takiej kolekcji w bujo podróżniczej, powiedzmy, jak będziemy może gdzieś wyjeżdżać, bo to jest w ogóle Afryka, więc idealnie, jakbyśmy byli na przykład w Egipcie, chociaż nie wiem, czy w tym roku będziemy w Egipcie, ale gdybyśmy byli, no to to jest idealne po prostu, wiecie, pod wyjazd do Egiptu. No coś wspaniałego. Także ja nie wiem, czy ja sobie tego nie zostawię właśnie na wyjazd do Egiptu. Tutaj mamy właśnie też te karty, też właśnie się zastanawiam, do czego one są, bo ja to je różnie wykorzystuję, ale na pewno mają jakiś taki zamysł, że ja po prostu muszę zacząć doedukowywać się w kwestii wykorzystywania tych wszystkich materiałów, bo podejrzewam, że da się znaleźć jakieś instrukcje wykorzystywania tych paperpadów różnego rodzaju. To jest w ogóle świetna strona, wiecie, tutaj jest deseczkowy cały taki pasek, w ogóle tu jest taki, wiecie, cały motyw z tym drzewem, który można wyciąć i jest cały bok strony zrobiony. No i jest ara, więc wiecie, jak jest ara, to już w ogóle strona jest zrobiona bez żadnego problemu, bo ara to ara. Ta strona z leniwcem jest w ogóle świetna. Tu jest fajnie, bo jest dużo wolnego miejsca, więc można coś sobie, wiecie, wykorzystać, zrobić. A jak z tyłu wygląda? O, z tyłu te lilie wyglądają obłędnie. No, no to tutaj można sobie wykorzystać te paski. To oddzielnie, no i całą resztę tymi liliami, które jak się je tak wytnie, wiecie, żeby nie było widać, że to lilie, to mogą robić za jakąś skórę węża albo coś w ten deseń. Więc też fajny motyw. No i strona ze zdobnikami, wiadomo, na koniec. No. No i słuchajcie, tak się generalnie prezentują moje zakupy. Położę sobie je wszystkie naraz w jednym miejscu, żeby sobie móc zrobić miniaturkę. Taka będę. O, a co? A kto mi zabroni? Więc położę sobie wszystko w jednym miejscu. O, żeby się też przerazić. Fanatyczka Stamperii. Dzień dobry, to ja. Dzień dobry, to ja. O, jeszcze stemple i jeszcze te dikaty. O, dzień dobry. Czy tak wygląda fanatyzm? Czy to już można nazwać fanatyzmem? Chyba tak. No ja, tak jak wam mówię, uwielbiam Stamperię. Po prostu to jest firma, marka, która tak bardzo do mnie przemawia, jak żadna inna marka. Nawet Ciao Bella aż tak do mnie nie przemawia, jak Stamperia. No Stamperia po prostu, co nie zrobi,
to dla mnie jest po prostu obłęd. Dobrze, że robią dużo tych kolekcji, to mam jeszcze dużo, dużo do wyboru. Myślę, że mi starczy na lata, zwłaszcza, że wypuszczają co i rusz nowe. W sensie tam kilka razy w roku wypuszczają nowe kolekcje i tak naprawdę każda, którą wypuszczą, mi odpowiada. No te rzeczy będę zużywać na pewno długo. To nie jest tak, że ja, wiecie, miesiąc z alchemią i zużyję wszystko, co mam, bo same te bikaty podejrzewam, że będę długo zużywała, bo ich jest tutaj po prostu dużo. Wiecie, 37 elementów, to nie jest tak prosto zużyć. Ale wiecie, ja teraz tych art journalowych stron robię sobie całkiem dużo. Więc myślę, że powolutku będę sobie zużywać. A to jest wszystko tak piękne, że aż szkoda nie zużywać. No po prostu cud, miód i orzeszki. I ta tutaj kocia, no też jest piękna. No wszystko jest piękne po prostu. Ach, wiem dlaczego kupiłam te pasjonowe dodatki, bo do tych kotków orchidowych nie ma tego kolektablesów. Jak to ja mówię. Trochę żałuję, że kupiłam tylko jeden stempel, no ale te stemple są generalnie drogie. A ja częściej używam szablonów do masek niż właśnie stempli, więc myślę, że dlatego. No, ale będę teraz polować na nowości. Czekam, aż wszystkie kolekcje nowe ogłoszą, aż pojawią się w sklepach. Myślę, że zamówię pewnie znowu z Craftelier, bo sprawnie mi stamtąd idzie. Tam ceny są bardzo dobre. No i myślę, że będę tam zamawiać na razie. Chyba, że się okaże, że w naszych polskich sklepach będzie po prostu od razu cała kolekcja, będzie wszystko dostępne i w lepszych cenach, no to wtedy wiadomo, zamówię sobie z Polski. No i zobaczymy. Słuchajcie, mam nadzieję, że film wam się podobał. Dawno nie było takiego w ogóle poświęconego jednej marce, chociaż chyba nigdy nie było. To wygląda trochę jak sponsorowany film, ale niestety nie jest sponsorowany. Bardzo bym chciała mieć współpracę ze Stamperią, ale no na razie nie ma takiej chyba opcji, bo jestem za małym graczem, że tak powiem, w tym świecie. No ale może kiedyś. Zobaczymy. Bardzo, bardzo wam dziękuję za ten film. Dajcie mi znać, która z tych kolekcji podoba wam się najbardziej, a może wszystkie wam się podobają, bo do każdej z tych kolekcji powstaną kolekcje tosiakowe. Zastanawiam się też nad zrobieniem takich, wiecie, papierów do wydruku, w sensie całych kolekcji papierów do wydruków. Właśnie do tego japońskiego na marzec bardzo chciałabym zrobić taką kolekcję papierów do wydruku, bo sobie myślę, że wtedy bym też listy robiła w tym samym stylu, tak żeby wszystko mi do wszystkiego pasowało. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. No, trzymajcie kciuki, dajcie mi koniecznie znać, która kolekcja wam się podoba najbardziej. Może której znacie, może macie jakieś prace wykonane z tymi kolekcjami. Jeżeli tak, to koniecznie podeślijcie mi linka, tylko linka raczej na Instagramie, bo YouTube mi nie przepuszcza linków w komentarzach. Co zrobić? No, ja będę działać, będę polować na nowości, bo Stamperia to życie moje zwłaszcza. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego filmu filmu. Zostawcie koniecznie kciuka w górę, subskrybujcie, jeżeli nie subskrybujecie. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie. Dzięki wielkie, że byłyście. Żegnam się z wami. Pa, 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 pa.